trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Hendryka, IndyCage.pl, ze mną jest Maciej Kawulski. Po dzisiejszej gali, jak wrażenia przede wszystkim? Myślę, że doskonała gala, sportowa, czasem szalona, czasem mądra. Było wiele walk, które miło się oglądało i analizowało, a było też takie, które porywały. Myślę, że to jest dobre recipe na fajne wydarzenie MMA. Wieczór debiutów, można powiedzieć, bo kilku debiutantów, kilka niezłych debiutów. Który z tych dzisiaj występów najlepszy? Ja myślę, że w ogóle taki czas dla MMA debiutów. Ta już wcześniej, wiele lat temu zapowiadana wymiana pokoleniowa się tak naprawdę manifestuje dopiero teraz na grubszą skalę, bo nie tylko ci starzy odchodzą, ale ci młodzi zaczynają być już popularni, znaczący, widoczni, w związku z czym te wielkie nazwiska młode, Saladin Parnas, Roberto Soldic, Kaczmarczyk, Ruchała itd. Przybysz, Wikłacz, to są ludzie, którzy będą wypełniać halę przez najbliższe lata. Strasznie się z tego powodu cieszę. Dużo dzisiaj rzeczy, jeżeli chodzi o tą dolną część karty, mnie zaskakiwało. Bardzo fajne walki dziewczyn. No, co mogę powiedzieć? Jestem dumny, że mogłem być częścią tego sobotniego widowiska, które tutaj się działo i bardzo się cieszę, że nie stało się nikomu krzywda, że nie było jakichś kontrowersji, które by znowu potrząsały MMA. Wszystko było tak, jak należy. No właśnie, te walki kobiet, mocno odbudowujecie dywizję kobiet w KSW. No wiesz, no nie wiem, odbudowujemy, staramy się cały czas ją rozwijać, ale ona jest bardzo taka, to jest taki kolos na drewnianych nóżkach, ponieważ pojawiają się wielkie nazwiska w żeńskim MMA, ale cały czas jest ciężko zbudować dywizję. No to życzę, choćby jedną. Życzę, żeby się w końcu to udało. Te głośne walki, Andryszak, Janikowski, Soldić. Kilka wniosków i lecę, więc tak. Gratuluję wielkim przegranym, mówię wielkim przegranym w sensie przegranym, ale w wielkim stylu. Janikowski, Andryszak, bardzo równe, świetne walki, bardzo mądre walki. Być może gdzieś w moim wyobrażeniu, jak powinni budować game plan, wyglądałby on trochę inaczej, ale mieli prawo do takich walk. Uważam, że dali świetne widowisko, pomimo tego, że ta druga walka była w wadze ciężkiej, w ogóle tak nie wyglądała. Pomimo tego, że Janikowski teoretycznie wszyscy myśleli, że jeżeli dojdzie walka do trzeciej rundy, to już spuchnie. On nie spuchł, mało tego, trzecią rundę wygrał. No wiele zaskoczeń. Wynik jest tylko wynikiem, chociaż mówi się, że to on idzie tylko w świat. Ja uważam, że w świat idą wspomnienia, w świat idą te pocztówki, te przeżycia, te emocje, które dzisiaj dali wszyscy panowie. Bardzo dziękuję, do widzenia. Jeszcze dwa pytania, muszę. Andryszak... Jedno, muszę naprawdę iść. Dobrze, Andryszak miał żal do sędziów i drugie od razu zadam. Walka Soldić Mamet. No walka Soldić Mamet, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Tyle w temacie, słowo się rzekło. Czyli robimy to. No wiesz co, ja jestem za. A jeżeli chodzi o nie widzę żadnej kontrowersji. No, myślę, że wszystko się rozbija o drugą rundę. Trzecia runda wiadomo, pierwsza runda wiadomo, druga runda. Wydawało się wszystkim, że Andryszaka, sędziowie widzieli to inaczej, mieli takie prawo. Andryszak powinien walczyć do końca i wtedy by nie było wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.